Witam Państwa na jubileuszowej wystawie prac pana Sławomira Grabowego. Wystawa nosi tytuł Ulubione przez Grabowego grafiki i rysunki Grabowego plus jeden obraz olejny. I w tym tytule zawiera się chyba taka jakby zakres działań artystycznych pana, prawda? Bo to są i... Tak, te trzy dziedziny. Właściwie zaczynałem od malarstwa, bo kończyłem malarstwo profesora Pietkiewicza i przez co najmniej 12 lat tylko malowałem. Wystawiałem tu i tam, gdzieś w Szczecinie, w Bielsku-Białej, nawet nagroda. Ale szczerze mówiąc, chyba byłem raczej malarzem, raczej średnim. A i od czasu swojej pierwszej grafiki w 1984 roku od Linoritu, który wysłałem na ogólnopolski konkurs Gielniaka do Jeleniej Góry i tam dostałem dwie nagrody. I od tego czasu powiedziałem sobie, że nikt nie będzie w moim domu się potykał o moje obrazy. Grafiki mogę schować za szafę przecież. No i właściwie od tego czasu głównie zajmowałem się grafiką. Do czasu, aż zaczęły mnie boleć nogi. Ja swoje grafiki 80x50 robię na stojąco. Muszę je widzieć. Muszę mieć wgląd na nie. I w związku z tym robi się to 3-4 tygodnie. Kręczy i nogi bolące zdecydowanie tak, że właściwie ostatnio grafikę zarzuciłem już parę lat temu. Ostatnio od czasu do czasu zajmuję się rysunkiem, który idzie mi o wiele szybciej. Nie muszę sterczeć godzinami. Czasem rysunek 100x70 potrafi przyjść w godzinkę. Może to wstyd powiedzieć, ale tak to wygląda. Dlatego czasem myślę, że może ta moja robota polega na tym, żeby się nie wtrącać za bardzo do tego rysunku, pozwolić, żeby szedł sam. No i od czasu do czasu zacząłem wracać do malarstwa. Mhm. Grafiki już rzeczywiście nie robię. Tylko jeszcze może wrócimy do tego rysunku, bo to nie jest taki zwyczajny rysunek. On jakby wynika troszeczkę, jest jakby pochodną tego, co robił pan w Linorycie. Jest to taka bardzo szczególna technika wdrapywania nożem pewnych linii, płaszczyzn. Mamy tutaj właśnie za sobą takie przykłady. Ale jeżeli chodzi o malarstwo, to jest troszeczkę się różni. Być może jest to takie jakby nałożenie czasowe, tak? Tutaj występuje czas jako czynnik, według mnie, powstawania tych prac. Tak troszeczkę kojarzy mi się też z pracami opałki, gdzie ten czas też chyba był bardzo istotny u niego. Mnie właściwie czas nie interesuje. Mnie interesuje liczenie czasu. Po prostu staram się namalować tak, żebym zaczął coś w tym obrazie widzieć. I mówię o sobie, bo było nie było, autor jest pierwszym widzem. I właściwie szczerze mówiąc, te moje obrazy pisane, niektóre są, no na przykład ten, jest taki, że w zasadzie niewiele na nim widać. I trzeba się dobrze przyjrzeć, albo mieć trochę tam wiedzy jakiejś, żeby jakoś to odczytać. No w każdym razie chodzi o to, że być może za parę lat się spotkamy
będziemy mieli przed sobą taki obraz, na którym kompletnie nic nie będzie widać, a nad którym ja będę pracował wiele dni. Z całą pewnością, na przykład biały na białym, czy coś. Ja wiem, że ktoś tam kiedyś coś takiego robił. Ale chodzi o to, żeby to nie było absolutnie przedstawiające, to po pierwsze. A po drugie, bardzo mi się podobają właśnie takie rzeczy typu mur betonowy, na którym się w zasadzie też nic nie dzieje. Jest jednolity, a jednak są tam pewne niuanse. I to moim zdaniem wystarczy. Nie o to chodzi, żeby odmalowywać świat taki, jaki jest moim zdaniem. Tylko właśnie, to, co ma się w sobie. Jeżeli chodzi, bardzo ładnie napisał o panu świętej pamięci Jurek Kamrowski. Ja sobie pozwolę kawałeczek tylko tej jego wypowiedzi zacytować. Taką charakterystyczną cechą twórczości Sławomira Grabowego, która przenika estetyczna, precyzja podszyta niepokojami poetyckiej wyobraźni, jest perfekcyjne żonglowanie najbardziej elementarnymi składnikami formy. Punktem, linią, płaszczyzną, wartością rytmicznego powtórzenia. I to chyba jest taka esencja właśnie pana twórczości. Tak, i takie odczytywanie moim zdaniem pojawia się u wielu innych, którzy tam czasem o mnie coś napiszą. I to bardzo mi się podoba, bo jak pani wie, za największego artystę uważam tego człowieka, który narysował patykiem koło kiedyś. Powiedział, że to jest słońce. Jednym dłutkiem robię linoryty. I całe życie nie korzystałem z żadnego innego, tylko V, mały V. No a jeśli chodzi o rysunki, to nóż i nic więcej. A rzeczywiście rysunki są jakby pochodną linorytów, ponieważ szczerze mówiąc szukałem przez wiele lat jakiejś metody rysowania, na podstawie której te moje rysunki byłyby zbliżone do linorytów. Żeby patrząc na rysunek i na grafikę i na linoryt, można było powiedzieć, że to jest Grabowy. Nie podchodząc i nie szukając tam napisu końcowego. I ponieważ no, te nagrody przyszły, to być może również z tego powodu, że mimo wszystko nożem prawdopodobnie byłem pierwszy, który zaczął rysować i trochę ich to może zmyliło. No, w każdym razie uważam, że jury było dobre. Każde jury, które daje mi nagrodę, uważam za świetne. Chociaż w zasadzie nie wiadomo, czy ono zawsze bywa trzeźwe. Panie, niezwykle pan artyst autoironicznie i ironicznie do tego podchodzi. Właśnie te rysunki to są właśnie też jak linoryty, jako reliefy powstają, prawda? To takie reliefowe, to zwłaszcza jeżeli podłożem jest tektura, to wtedy można grubo naciąć i powstają takie ładne, rysowane rzasy takie, jak ale jeszcze wracając do tego, co pan mówił o tej takiej właśnie, tej, tym takim charakterze pisma swoistym, jeżeli chodzi, bez względu na użyte środki, to bardzo ładnie też o pana pracach napisała pani Bożena Kowalska, też sobie tutaj kawałeczek zacytuję. Sztuka jest bowiem wyrazem indywidualności twórcy, niezależnie od jego woli, warunków i użytej techniki, zawsze pozostaje czynnikiem nadrzędnym w kształtowaniu tworzonego dzieła. Tak. I dopisała jeszcze, że prac Grabowego nie da się z innymi pomylić. I to jest święta prawda, wciąż jeszcze
I cały czas uważam, że to jest dla mnie zaszczyt, że robię tak, że widać mnie z daleka. To znaczy, kto chce, ten zobaczy. Nie mówimy o wszystkich, bo nie ma powodu. Taki mały cytat abstrakcyjny pana Pawła Warchoła, bardzo znakomitego artysty. Abstrakcyjne prace artysty jawią się zapewne wielu odbiorcom jako zapis pejzażu, zaułki miast i tajemnicze budowle. Każdy z widzów subiektywnie i indywidualnie odczytuje dzieło artysty. I właśnie chciałam zapytać o to, właściwie to twierdzi pan, że każdy może wynieść coś z wystawy, z pana prac, jeżeli coś wnosi, tak? Co on powinien wnieść, żeby się, że tak powiem, ubogacić? Wie pani co? Ja wiem, że jest paru tak zwanych artystów, którzy uważają, że widz, który przychodzi na wystawę, powinien odczytywać to, co zobaczy, tak jak życzy sobie tego artysta. Niech Bóg broni. Niech Bóg broni. Znam jednego takiego, który zrobił piękny drzeworyt sztorcowy. Zatytułował go jakoś tam. Kupiła go Angielka, która słabo czytała po polsku i przeczytała tytuł Królowa Śnieżków. I zobaczyła w nim śnieg, królową owiniętą szalem i całe cudowności, jak u Lermontowa zimą. A autor, i napisała do autora list, w którym mówi, czy właśnie to opisała i niesłychanie dziękuję za możliwość obcowania z takim dziełem. A autor, jako człowiek solidny i znający angielski, odpisał jej. Po pierwsze, grafika nazywa się Królowa Śmieszków i przedstawia to, to i to. I zupełnie było co innego niż wyczytała to ta biedna Angielka, która pewnie już do tej pory tę grafikę zdjęła, obróciła albo i wyniosła sobie spokojnie. Nie wtrącać się. Widz jest takim samym artystą jak my, twórcy. Bo to właściwie on przychodzi i tworzy, wyobraża sobie, wynosi to. Co my mamy do tego? Naszą robotą jest powiesić, podziękować i tyle. Nie wtrącać się, broń Boże, w odczytywanie tego, co ja tu napisałem. No chociaż jedna z prac nie pozostawia wątpliwości. Jest to autoportret, właśnie stworzony tą techniką wydrapywania nożem. Autoportret ze skazą, bodajże taki jest tytuł tej pracy, tak? Tak jest. Czyli jak pan mówił, że Grabowy też potrafi coś narysować. No więc właśnie chciałem pokazać, bo cały czas były te kropki, kreski. Literki co najwyżej. Chciałem pokazać, że jak się uprę, to mogę narysować nawet konia. To powstało dlatego. Nawiasem mówiąc, dostało tam jakąś nagrodę na autoportrecie w Radomiu. No właśnie, dostał pan, z tego co ja wiem, 82 nagrody, ale podejrzewam, że ta liczba tak szybko wzrasta, że być może już jest nieaktualna. Ale może jest taka jakaś szczególna, o której chciałby pan powiedzieć. Szczególna nagroda? Tak. Po pierwsze, te nagrody już tak nie rosną. A poza tym i tak ciągle mam tych nagród więcej niż lat, wciąż jeszcze. Chociaż będę żył 96 lat. Także no zobaczymy, jaka proporcja będzie. Jeśli chodzi... Ja, pani Wasz, wydaje się, że być może mimo wszystko pierwsza, która mi się zdarzyła z takich poważniejszych nagród,
co znaczy te dwie nagrody na konkursie graficznym imienia Jegielniaka, to było w 1985 roku. To właściwie utwierdziło mnie, bo ja cały czas uważam, że nagrody są ważne w życiu naszym. Nagrody są ważne, bo tam, jak pani wie, jak mówi pewien ktoś większy ode mnie, że nagrody dają papiery na pierwszą ligę, że bez nich się jest tylko pracownikiem. No więc uważam, że są bardzo ważne i właśnie ta nagroda z Jeleniej Góry w 1985 to właściwie były początki mojej graficznej drogi, absolutne początki. Dały mi jakby trochę pewności, że to, co robię, jest niezłe, że niektórzy ludzie, którzy się na tym znają, to też ważne, bo na przykład sąsiadka nie musi tego potwierdzać, że niektórzy ludzie, którzy się na tym znają, potwierdzają jakby to, co robię, że to jest, to może jest niezłe. No i potem, jak mówię, długie lata robiłem grafikę, potem rysunek. Rysunek przyszedł, jak już chyba mówiłem, dlatego, że chciałem, żeby stał najbliżej linorytów. Przypomnijmy, że świętujemy tą wystawą jubileusz 50-lecia pracy twórczej, ale też 75-lecia urodzin. Bardzo, bardzo serdecznie gratuluję i cóż, zapraszamy Państwa na wystawę, która będzie trwała od 21 lutego do 23 marca. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Dziękuję.